Cześć, witajcie w kolejnym wideo od mtbxc.pl. Ja się nazywam Tomek, no i standardowo w piątek zaczynamy kolejny odcinek programu cyklicznego. Pierwsza wiadomość, o której sobie dzisiaj powiemy, to jest transfer, i to taki mocny transfer, który został ogłoszony dzisiaj rano. No i Bartek Janowski przechodzi z Romet Factory Team do Volkswagen samochody użytkowe MTB Team. No, także w Volkswagenie robi nam się powoli bardzo, bardzo mocna ekipa. No i myślę, że tutaj lokalny rynek będą mieli możliwość zdominować i nawiązać pewnie na dużych imprezach walkę z JBG na maratonach. Druga wiadomość to jest bardzo dobra wiadomość dla wszystkich kolarzy, którzy są w kadrze narodowej i są objęci stypendiami Ministerstwa Sportu i Turystyki. No bo właśnie ministerstwo dogadało się z Orlenem. No i właśnie Orlen tych kolarzy, którzy są w kadrze i są objęci finansowaniem poprzez stypendia ministra, będą też wspierani finansowo przez Orlen. Także to jest dobra informacja w świetle wszystkich tych kłopotów finansowych, które ma Polski Związek Kolarski. Trzecia i ostatnia wiadomość to jest wiadomość typowo kalendarzowa. Otóż w ten weekend mamy kolejną edycję Pucharu Świata w Przełajach i tym razem kolarze wybierają się do Francji i tam będą rywalizowali o kolejne punkty w przedostatnim, już z tego co dobrze kojarzę, Pucharze Świata. Relacja na żywo będzie do obejrzenia na kanale UCI na YouTubie. No i jeśli jesteście zainteresowani oglądaniem, to elita kobiet i mężczyzn w niedzielę jest do obejrzenia na żywo. Piątkowy odcinek programu cyklicznego już za nami. Dzięki za Waszą uwagę. Na dzisiaj to wszystko. Widzimy się oczywiście w poniedziałek. Do zobaczenia. Cześć!